Na program zaprasza Siesta Garden. Współczesne meble ogrodowe. Przygotowując jedzenie dla przyjaciół, zawsze staramy się, żeby uwzględnić ich potrzeby. Byłoby nam przykro, gdyby z powodu ograniczeń w diecie nie mogli spróbować na przykład deseru. W ostatnich latach coraz większym problemem, myślę, że nawet społecznym, jest cukrzyca. Również w naszym otoczeniu pojawiło się coraz więcej osób, które nie tylko dlatego, że są diabetykami, dba o poziom cukru w poszczególnych posiłkach. No i właśnie, w związku z tym postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem i przygotować serię deserów dla osób z tym problemem. Robimy dzisiaj sernik na zimno z galaretką malinową. Do przygotowania naszych deserów użyjemy za każdym razem innej substancji słodzącej. Nie będzie to na pewno cukier. Dzisiejszy deser przygotujemy z użyciem stevii, rośliny pochodzącej z południowej Ameryki, która nie podnosi poziomu cukru we krwi. Deser zaczniemy od przygotowania pierwszej warstwy, czyli galaretki. Miksujemy maliny. I to będzie tak naprawdę jedyny cukier w naszym deserze. O proszę, jakie piękne. Stevia to taki krzaczek, którego listki mają właściwości słodzące. Można je kupić w takiej formie, jeśli nie dostaniecie ich w sklepie ze zdrową żywnością. Na pewno znajdziecie je przez internet. Ale wygodniej jest kupić tabletki lub syrop słodzący. Ma specyficzny smak, trochę przypomina aspartam, więc nie każdy ją lubi. Można się do niej przyzwyczaić. Zresztą myślę, że zdrowie i życie jest ważniejsze niż delikatny, goryczkowaty posmak albo lekko mdły, bo ludzie różnie ją odbierają. Do garnka z wodą dodajemy tabletki stevii i agar. Robimy to zanim się woda zagotuje. Mieszamy. Żeby agar uzyskał swoje właściwości żelujące, musi się pogotować 2 do 3 minut. I teraz dodajemy maliny. Gotujemy jeszcze przez minutę. Wylewamy na dno silikonowej foremki. Będziemy mieli piękną malinową warstwę na wierzchu sernika. Na kilka minut do lodówki. W tym czasie ja przygotuję podstawową warstwę sernika, czyli masę twarogową. Do tego chudego twarożku dodamy odrobinę aromatu różanego, żeby trochę osłodzić smak. Cudownie pachnie, ale nie musicie jechać do Indii. Możecie poszperać w internecie. Dodajemy go tyle, ile lubimy. Użyjemy chudego mleka, bo przecież ten deser jest dla osób, które kontrolują poziom cukru, i agaru, bo coś musi zżelować nasz deser. Do masy twarogowej użyjemy więcej agaru, ponieważ jest cięższa. I dorzucamy teraz stewię, żeby sernik był słodki. Gotujemy mleko około 2-3 minuty. Musimy cały czas mieszać, żeby nie utworzyły się grudki. Musimy chwilę odczekać, żeby mleko z agarem oddało nam trochę temperatury. Nie może być zbyt gorące, bo może zważyć twaróg. Nie może być również za zimne, bo się sernik nie uda. Już jest właściwa temperatura. Wlewamy teraz mleko do twarogu. Galaretka też już przygotowana. Odstawiam na bok i szybkie miksowanie. Układamy maliny. I zalewamy jeszcze ciepłą masą twarogową. Powierzchnia musi być równa, ponieważ to będzie spód naszego sernika. Trochę jak wylewka samopoziomująca. Na deskę i do lodówki. A my na siestę. Sernik ma już odpowiednią konsystencję. Teraz mały kaskaderski numer. Patera. Mniej więcej po środku. I siup. Taki deser dla diabetyka ma odpowiedni indeks glikemiczny, a reszta może sobie posypać cukrem pudrem, polać sokiem z agawy albo dodać innego słodzidła smacznego.